Cześć, witajcie, z tej strony Surfero. Dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować 5M'a, ponieważ dużo osób do mnie pisze, jak to zainstalować. Pytają mnie, czy na przykład mając GTA na Epic Games można mieć 5M'a. Dzisiaj wszystko w tym odcinku powiem, żebyście nie mieli żadnych dylematów. Więc zaczniemy sobie od pobrania 5M'a. Klikamy Download Client, Sure, I agree. Wybieramy, gdzie sobie instalujemy 5M'a. Najlepiej jest, znaczy trzeba, pamiętajcie, zawsze 5M'a wkładajcie do folderu, bo potem wam się on wysypie, będą same nieprzyjemności. Tak to tworzycie sobie na dysku, jakim chcecie, folder 5M, otwórz, zapisujecie tam tego 5M'a i w tym też miejscu odpalacie tego 5M'a. Tutaj przebiegnie cała instalacja. Podczas kiedy to się instaluje, to też wam powiem, jak to wygląda z tworzeniem skrótu. Patrzcie, tutaj mamy 5M'a i tu klikacie prawym, wyślij do i pulpit. Wtedy macie na pulpicie. Nie możecie przeciągnąć tego na pulpit, ponieważ wtedy przeniesie wam się cała aplikacja i na pulpicie zacznie wam się to instalować i po prostu będziecie mieli wtedy problem. No i co? Teraz czekam, aż to się zainstaluje. Dobra, w pewnej części pobierania 5M'a musicie wybrać, gdzie macie zainstalowane GTA. Ja mam to na dysku C zainstalowane, tak jak domyślnie się instaluje. Program Files, Rockstar Games, GTA. Jak już wejdziecie w ten folder Grand Theft Auto 5, to klikacie wybierz folder. Tutaj wam posprawdza, czy macie wszystkie pliki na pewno. Jeżeli wam wyskoczy błąd, że nie macie wszystkich plików, to teraz wam pokażę, co musicie zrobić. Dobra, jak jest przeprowadzana weryfikacja plików? Skończy wam się już ta weryfikacja plików. Jeżeli wam się uda przejść tą weryfikację, zaraz pokażę, jeżeli wam się nie uda pobrać tej weryfikacji, tylko najpierw klikacie sobie tak, ponieważ tutaj zezwalacie, ponieważ teraz z internetu musi sobie ten 5M ściągnąć dodatkowe pliki, które są potrzebne, żeby to działało. Jeżeli nie działa wam 5M, nie przeszliście tej weryfikacji, nie pojawiło wam się to okno, żeby pobrać dodatkową zawartość, to musicie wejść sobie w ustawienia, jeżeli macie to na Rockstar Games Launcherze. Na Steamie to inaczej wygląda, na Epic Gamesach to inaczej wygląda, ale to sami sobie do tego dojdziecie, bo ja chcę tylko wam pokazać, o co mniej więcej chodzi. Tutaj macie grę GTA 5, musicie sobie wybrać, jak macie więcej gier, no to wybieracie GTA 5 i macie sprawdź zgodność plików gry, sprawdź spójność plików gry, zależne od launchera, na którym macie, klikacie to sobie. Trochę to potrwa, sprawdzi wam, czy macie wszystkie pliki gry. Jeżeli nie macie, to doinstaluje je wam i potem jeszcze raz odpalacie 5M'a, tak od samego początku, tak naprawdę jak się zaczął ten film, tylko bez pobierania, nie? Od razu odpalacie już w tym folderze. Dobra, no to widzimy, jak to się dalej pobierze. Dobra, instalacja już dobiega końca. I teraz tak. Ja mam konto Rockstar Games, mam tam GTA, dlatego teraz mnie prosi, abym się tam zalogował. Więc co, po zalogowaniu pokażę wam, co dalej. Dobra, jak już się zalogowałem, wyskoczyły mi jakieś dziwne komunikaty. Dobra, zalogowałem się, więc teraz mogę odpalić 5M'a. Więc mogę sobie, już mi się sam odpalił, no to nieważne. Automatycznie mi się odpalił 5M, klikam start. I teraz tak, jeżeli macie jakąś muzykę, możecie sobie wejść w settings. Ja tu mam make the interface dark, czyli mam na czarno. Tutaj mam muzyka, można ją włączyć albo wyłączyć. No i tak, co tu wam mogę jeszcze pokazać? Wchodząc na serwer, to jest bardzo ważna sprawa. Musicie mieć odpalonego Steama. Nieważne, czy macie na Epic Gamesach, czy na Rockstar Gamesach, czy na Steamie, to nie jest ważne. Musicie mieć włączonego Steama, bo przez to weryfikowane jest wasze konto w 5M'ie. Czyli wyłączacie sobie teraz, Steama odpalacie, proszę, macie odpalonego Steama, możecie go wyłączyć tak, żeby tutaj na pasku cały czas był.
teraz sobie wpisujecie 5M albo wchodzicie przez skrót, albo jak chcecie, odpalacie sobie tego 5M'a. Nie, tutaj się jeszcze update'uje 5M. Prawdopodobnie wam też się zupdate'uje jeszcze raz. Dobra, przez ten czas zastanawiałem się, dlaczego jeszcze raz mi się to pobierało. I teraz wpadłem na pomysł, że prawdopodobnie wydarzyło się to przez to, że odpaliły mi się dwa launchery. Teraz akurat zniknął ten jeden. I odpaliłem dwa launchery. I patrzcie. Mamy znowu 5M'a pobranego. Tutaj w tle leci nam GTA. Jakieś starsze, nie wiem w zasadzie jakie GTA. Ale nam leci. No i co? No i teraz możemy, jak mamy już włączonego Steama, grać. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć ważnego? Jeżeli chcecie znaleźć swoje pliki do 5M'a, no to macie tak, 5M folder, który stworzyliście, i macie 5M application data. Tu macie wszystkie pliki, które są wam potrzebne. Na przykład chcecie podmienić sobie z moich poradników jakieś rzeczy, tutaj je właśnie znajdziecie, te wszystkie foldery. Dobra, w zasadzie to wszystko ode mnie. Jak zdać whitelistę na przykład TKRP, macie odcinek też na moim kanale, teraz wam się wyświetla. Jak wgrać modyfikacje też macie na moim kanale, dlatego zapraszam serdecznie, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.